opowiadanie 8-letniej Ali do ilustracji Kariny Chrycyny w ramach projektu Teraz Czytamy. Lis i jeż. Dawno temu w magicznym lesie każdemu zwierzęciu bocian przynosił dziecko. Przyniósł każdemu w lesie, ale dwie paczki mu się pomieszały. Lisica dostała paczkę od jeża, a jeż od lisicy. Lisica otworzyła paczkę, a w środku był mały jeż, a do niego był przywiązany balonik i jeż odlatywał. Lisica biegła za nim, aż wkrótce mały jeżyk utknął na drzewie. Lisica wspięła się na drzewo, ale spadła. Zobaczył to człowiek, który był w lesie na spacerze i zadzwonił po weterynarza. Weterynarz zabandażował łapę lisicy i ściągnął małego jeża na ziemię. Lisica oddała go mamie jeż, a mama jeż dała mamie lisicy małego liska i żyli długo i szczęśliwie. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.